Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Organizacja Produkcji Gastronomicznej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Planowanie jest czynnością niezbędną, aby zakład mógł osiągać zyski. Pozwala na racjonalne gospodarowanie surowcami i wykorzystanie maszyn oraz opracowanie harmonogramu zatrudnienia pracowników. Jest elementem, który w dalszym etapie decyduje o organizacji pracy w zakładzie. Plan produkcji opracowuje kierownik zakładu. Musi on także uwzględnić możliwości zaopatrzenia i zdolności produkcyjne zakładu. Na planowanie produkcji składają się takie etapy jak dzienny plan produkcji, plany cząstkowe, zamówienia cząstkowe, zamówienia globalne. Sporządzanie dziennego planu produkcji polega na sumowaniu liczby porcji poszczególnych potraw. Bierze się pod uwagę przeciętną liczbę sprzedawanych porcji poszczególnych potraw na zasadzie prognozy oraz wszelkie zamówienia jak organizacja bankietów, catering, grupy turystyczne i klienci abonamentowi. Na podstawie globalnego dziennego planu produkcji ustala się plany cząstkowe dla poszczególnych działów zakładu garmażerii, deserowni, kuchni właściwej. Kierownicy odpowiednich działów otrzymują informację, ile porcji poszczególnych potraw należy przygotować w danym dniu. Dzięki temu kierownicy działów mogą dalej rozdzielić pracę między podległych sobie pracowników pracujących w różnych pomieszczeniach, np. w obieralni warzyw, przygotowalni mięsa. Korzystając z receptur można obliczyć niezbędną ilość surowca do wykonania ustalonej ilości porcji potraw. Zamówienia cząstkowe sporządzają kierownicy działów, następnie przekazują je kierownikowi produkcji. Na podstawie danych z cząstkowych zamówień na surowce, kierownik produkcji sporządza globalne zapotrzebowanie, sumując ilości wynikające z zamówień cząstkowych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.